Zacznijmy od prostego eksperymentu. Spróbuj przypomnieć sobie siebie sprzed 10 lat, by porównać dwa poniedziałkowe poranki. Początek dnia, który był Twoim udziałem w ostatni poniedziałek oraz początek dnia w jakiś standardowy poniedziałek sprzed 10 lat. Następnie spróbuj ocenić, ile czasu od momentu przebudzenia się w tych dwóch poniedziałkach upłynęło do pierwszego bodźca, który jest lub może być źródłem uczucia niepokoju. Tym bodźcem może być jakaś przeczytana w internecie treść, jakiś fragment wypowiedzi w porannych telewizyjnych newsach, czy rozmowa na jakiś konkretny temat. Cokolwiek, co rejestrujesz o poranku i co ma potencjał wywołania w tobie niepokoju. Czy odkryłaś albo odkryłaś, że pierwsze niepokojące bodźce dnia pojawiają się obecnie, o wiele wcześniej niż przed laty? Że strumień zewnętrznych stymulatorów wydaje się być dużo gęstszy i bardziej intensywny niż kiedyś? To w sumie żadne odkrycie, bo przecież to, co się wokół nas dzieje, nie wróży niczego dobrego. Kiedy wsłuchać się w docierający do nas każdego dnia strumień informacji, można uznać, że w najgorszym razie mamy mocno przerąbane, a w najlepszym, jako ludzkość, po prostu wyginiemy. Dlaczego najlepszym? Bo wówczas planeta sobie od nas odpocznie, a my wreszcie będziemy mieli święty spokój. Zanim to jednak nastąpi, trudno się dziwić, że się niepokoimy. Co więcej, podlegamy dużo bardziej destrukcyjnemu zjawisku, z którym sobie coraz gorzej radzimy i którego zdajemy się nie dostrzegać. Otóż coraz częściej zaczynamy się niepokoić tym, że się niepokoimy. To tak jakbyśmy tonąc we wciągającym grzęzawisku dokładali sobie obciążników powodujących, że złowroga kipiel zaczyna nas wciągać jeszcze szybciej. Dr Michael Stein, psycholog kliniczny i specjalista od walki z lękiem, wskazuje, że to zjawisko zaczyna się coraz bardziej nasilać, co widać na przykład po tym, że wyszukiwarki internetowe zaczynają rejestrować coraz więcej pytań o strategię walki z lękiem i niepokojem. Wielu ludzi obecnie zaczyna wykazywać rodzaj nadmiernej czujności na lęk, co powoduje, że usiłują analizować swój niepokój, by odkryć sposoby na jego opanowanie, przez co jedynie wzmacniają obecność niepokoju w ich życiu. Bo jak słusznie zauważa Stein, po wielu latach badań nad lękiem, problem polega na tym, że wysiłki i starania mające na celu kontrolować coś, nad czym nie ma się tak naprawdę kontroli, jedynie pogarszają sprawę. Lęk nie działa bowiem w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, by działał. Lęk jest często automatyczną odpowiedzią systemu na zewnętrzne stymulatory, która pojawia się w niemożliwy do kontrolowania sposób. Kiedy zaś usiłujemy uniknąć jego odczuwania, niejako odłączyć system od mechanizmu jego powstawania, to w dłuższej perspektywie jedynie zwiększamy lęk. Mówiąc inaczej, im bardziej niepokoi cię to, że się coraz częściej niepokoisz, tym twój niepokój stanie się większy i zacznie pojawiać się jeszcze częściej niż do tej pory. Bo tak naprawdę na pojawienie się w tobie automatycznego lęku, będącego reaktywnym mechanizmem uruchamianym nie tylko w każdy poniedziałkowy poranek, ale również w ciągu pozostałych dni, po prostu nie masz wpływu. A przyspieszenie i wzmożenie aktywności stymulatorów to stały element naszej medialnej rzeczywistości. Bo tam, gdzie udaje się w odbiorcach wywołać lęk, nieważne czy zasadny, czy jedynie napompowany, zawsze jacyś medialni magnaci zbijają na tym kasę. Ostatnio, o czym donosi Daily Mail, ukradkiem nagrano wypowiedź Charlie Chestera, jednego z technicznych dyrektorów CNN, który nie wiedząc, że jest podsłuchiwany, beztrosko wyznał, że po wydojeniu pandemii stacja szykuje się do kolejnego dojenia, tym razem zmian klimatycznych, bo im więcej strachu, tym większa oglądalność, a więc tym większa kasa z reklam. Kiedy więc w poniedziałkowy poranek słyszymy konkretne informacje i z automatu pojawia się w nas lęk, warto wiedzieć, że ktoś właśnie na tym efekcie pompuje sobie kabzę. I to zjawisko nie jest nowe, a czasy, w których żyjemy pod względem siania lęku,
nie są tak silnym naszym pierwszym doświadczeniem. Dla przykładu, w latach 70. media całego świata straszyły efektami kryzysu paliwowego z 1973 roku w taki sposób, że większość ludzi uznawała, że apokalipsa i powszechna zagłada ludzkości w ciągu kilku najbliższych lat jest właściwie pewna. Na fali tego społecznego strachu i przekonań powstał m.in. film Mad Max, który nie pokazuje postapokaliptycznego stanu świata za 100 czy 200 lat, ale opowiada o rzeczywistości, która miała mieć miejsce mniej więcej w połowie lat 80. I wtedy ludzie również walczyli ze wzmożonym niepokojem. Szukali strategii na jego pokonanie i również w tych poszukiwaniach przegrywali, chcąc odzyskać kontrolę nad lękiem, której nie da się w ten sposób odzyskać. I oczywiście również w imię świętej medialnej instrukcji If it bleeds, it leads, którą możemy współcześnie przetłumaczyć jako musi krwawić, żeby żarło. Ktoś na tym procederze siania strachu zbijał majątek. Nie chodzi tu oczywiście o to, że nie ma się obecnie czego bać, bo jest dokładnie odwrotnie. I powody do niepokoju naprawdę istnieją. Chodzi jedynie o to, by umieć oddzielić rzeczywiste zagrożenie od tych pompowanych w mediach, a te rzadko kiedy do siebie pasują. John Patrick Hatcher, autor bestsellerowej książki o walce z niepokojem, mówi wprost: i owszem, żyjemy w coraz gorszym świecie, ale też żyjemy w coraz większej kulturze panikarstwa, w której szerzenie strachu i złych wiadomości stało się sposobem medialnego przekazu, w którym ze wszystkich stron jest sączony pesymizm i to w wysokiej rozdzielczości. Dodaję, że warto stale pamiętać, iż media głównego nurtu nie przedstawiają nam dokładnego obrazu rzeczywistości. A to, w jaki sposób przedstawiają to, co przedstawiają, powoduje, że czujemy się coraz bardziej bezradni i zaczynamy tworzyć skróty poznawcze, w efekcie których postrzegamy swoje życie coraz mniej optymistycznie. W ten sposób powstaje nieustające poczucie chaosu i niepewności świata. Wprawdzie świadomość tego, że świat się nie pogarsza aż tak, jak jest nam to sprzedawane, nie powoduje, że możemy odetchnąć z ulgą i uznać, że nic złego się nie dzieje, ale pozwala nam dużo bardziej rozsądnie funkcjonować i racjonalnie przygotować się do realnych, a nie zmyślonych zagrożeń. I owszem, żyjemy w nieprzewidywalnym świecie, zarządzanym często przez, delikatnie mówiąc, mało kompetentnych ludzi, na planecie, która na tyle jest już nami zmęczona, że zaczyna się słusznie buntować, każąc nam mocno zrewidować dotychczasowe przyzwyczajenia. Już samo to powoduje, że życie staje się coraz trudniejsze. Ale kiedy do tego wszystkiego dołożymy jeszcze sztuczne pompowanie lęku, zarówno przez zewnętrzne stymulatory, jak i przez nas samych, kiedy niepokoimy się o własny lęk, to życie staje się jeszcze trudniejsze. Kiedy trudy życia generują w nas niepokój, możemy zamiast się im z coraz większym strachem przyglądać, po prostu je zaakceptować i zaakceptować to, że w trudnych czasach ich towarzystwo jest czymś absolutnie naturalnym. Ten rodzaj akceptacji lęku jako nieodłącznego towarzysza życiowych zmagań nie musi nadawać mu siły i jednocześnie powodować, by racjonalny ogląd rzeczywistości zamieniał się w podejmowanie całej masy bezsensownych ruchów, których autorem jest panika, a nie rozsądek. Poddając się narracji strachu, rozsądek jest właśnie tym elementem układanki, który jest tracony w pierwszej kolejności. Kiedy nie ma rozsądku, to nie ma jak wytworzyć się tak potrzebna w trudnych czasach elastyczność, niezbędna do dostosowania się do nowych warunków. Gdy zaś system nie jest elastyczny, tylko usztywniony strachem, to wówczas dużo łatwiej go złamać. Odczuwając niepokój i uznając, że jego pojawienie się jest naturalną reakcją systemu na to, co się nam przydarza, uzyskujemy zdolność do odczytania pełnego pakietu informacji, które nasz niepokój ma nam do przekazania. Poddając się zwielokrotnieniu lęku przez własny niepokój, tracimy tę zdolność, a stąd już tylko krok do wykonywania wielu zbędnych, pozbawiających nas energii i bezcelowych ruchów.
Zdzisiek wyczytał w internetowym serwisie, że zimą będą blackouty, więc od 3 dni przeszukuje sieć, zbierając informacje o generatorach energii, jej magazynowaniu i innych cudach na kiju, na które wyda 1000 zł, by móc w razie awarii prądu zasilić lodówkę przez 4 godziny. Antek wykupuje cukier jak szalony i robi przetwory na zimę. I w swojej panice nie jest świadomy, że jak w pierwsze 3 miesiące zimy wraz z rodziną pod różnymi postaciami zje te piętrzące się w spiżarni 50 kg cukru, to zaszkodzi sobie i swoim bliskim dużo bardziej niż cokolwiek innego, co tej zimy może się im przydarzyć. Tymczasem tę samą energię, którą właśnie trwoni Zdzisiek z Antkiem, można by wykorzystać na dużo bardziej przydatne i rzeczywiście potrzebne ich rodzinom rzeczy, jak na przykład dywersyfikacja dochodów, czy taka zmiana stylu życia, w tym żywienia i nawyków, by dostosowanie się do zmieniających się warunków było jak najmniej dla wszystkich bolesne. Niepokój i zmartwienie są stałymi elementami naszego życia. Po prostu w ten sposób system reaguje na rzeczywistość, z którą przychodzi nam się mierzyć. Jednak kiedy zaczynamy je dodatkowo zasilać naszą atencją, pozwalając, by stawały się w naszej codzienności dominujące, tracimy sprawczość i odporność. Dwa najważniejsze fundamenty przetrwania. Klucz tkwi w umiejętności zamiany systemu reakcji na system odpowiedzi, czemu pompowana nadreaktywność raczej nie sprzyja. Sam niepokój w systemie jeszcze nie jest problemem. Staje się nim, kiedy zaczynamy go traktować jak problem. Pozdrawiam.